Witam. Dziś Marii Magdaleny. Wszystkim Magdalenom składam moc najserdeczniejszych życzeń. Chłodny wiaterek, aby uszli się taki ukrop, a dowiedziałem się też, bo byłem na wyspie greckiej, oczywiście żartuję, ale otrzymałem z wyspy greckiej, otrzymałem prosto z wyspy greckiej, pachnie Grecją, ręcznik, bardzo fajny materiał, taki lniany. I tu jest napisane, że to jest wyspa grecka Zakynthos. Zakynthos. No. I takim symbolem tej wyspy są żółwie, bo tam żółwie pływają, taka czysta woda jest, przeźroczysta. I te żółwie po prostu sobie tak są oswojone, nie boją się ludzi. Tu jest też taki reklamówca. O, Zakynthos. Nie? I tu jest ta mapa. To jest ta wyspa. O. To jest ta wyspa. To są takie poszczególne miejscowości i hotele. Także fajny ręcznik mam na plaży. On tak fajnie chłodzi, to jest taki lniany. Ubiorę go sobie tak. O, tak sobie. No i jeszcze otrzymałem chałwę grecką, prawdziwa grecka. I tu jest napisane 5 euro, 280 gram. 5 euro to 25 zł gdzieś. Chociaż to z tym przelicznikiem to różnie, nie? No i tak wracając do Marii Magdaleny, to kochani, ona stała przed tym grobem i płakała. I potem poznała swojego mistrza. Taka przyszła myśl, że żeby poznać Chrystusa, trzeba czasem zapłakać przez łzy. Ona poznała przez łzy. Mario, czemu płaczesz? Zabrano Pana mojego i nie wiem, gdzie go położono, bo kamień był odsunięty. Tu mam taką ładną kompozycję kolejną. A, zaśpiewam ją. Słuchaj, słuchającego. Słuchaj, słuchającego. Próbować, próbować, próbować. Jezu Chryste, mój mistrzu. I teraz robimy stop klatkę i jeszcze jak zwykle na fleciku zagram na zewnątrz. Słuchać słuchającego. Słuchaj słuchającego. Próbować, próbować, próbować. Jezu Chryste, mój mistrzu. Ręcznik z Grecji, z wyspy Zakynthos. Zakynthos. Coś pięknego. Dziękuję.